Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest, o ile się nie mylę, piąty odcinek z naszej serii Zagrajmy w GTA 5. Ruszam w tym momencie na kolejną misję do Michaela jako Franklin. Właśnie! O kurde, ale mnie miotło normalnie, jak Messerschmittem zakręciło. Koleś tam zdjęcia robi, widzicie to? Dogrywał. Dobra, moi drodzy, to co, wysiadamy sobie z autka. No i idźmy do Michaela, zobaczymy co on... What the hell? Okej. In my old bed? Hey, you! Stop it! What's up, man? Get out of my way. Michael, calm down. What the fuck is going on? Nothing happened. It was a misunderstanding. She fucked a brick in my bed. You bullshitting me. It wasn't like that. You in? Fuck it, I'm in. Let's roll. Let's get this motherfucker. Just don't kill him! Ja pierdzielę, dobra, widzę, że gra mi automatycznie przełączyła na Michaela. Jedź za instruktorem tenisa, dobra, jedziemy. Tą misję oczywiście jak najbardziej pamiętam, doskonale wiem, co tu się stanie. Ci, co znają fabułę. Kurde, jeszcze wyjechał mi tam koleś. Dobra, dialog się skończył, także mogę gadać. No to co, moi drodzy, gonimy tego gościa, zobaczymy, gdzie on się właściwie... gdzie on właściwie ucieka, pewnie na chatę, podejrzewam. Łeb! Kurde! Spadł uwa. Jedź do kanionu. No dobra, skoro mieszka tam w okolicy, to znaczy, że go najpewniej tam znajdziemy. Kurde, ale powiem wam, że gra nie z perspektywy pierwszej osoby, no i znowu się zaciała gra, goddammit. Powiem wam, że gra z perspektywy pierwszej osoby to jest zupełnie inne doświadczenie, nie? Michael, banging married women's a hobby, not a fucking profession. There's a winch in the back of the truck. Tie the cable to one of those supports up there. You finna pull his deck down? Hey, that prick pulled my marriage down. Man, you really gonna be this fucking dramatic? Yeah, whatever. I told you I comped the session, bud. Well, there were a lot of freaking sessions, bud. I'm thinking you were working on more than just her backhand. Mandy's backhand has come a long way, bro. But sometimes it's gotta get worse to get better. Yeah, well, maybe I should come up there and practice my backhand. On your face! Oh, bud, your negative energy is seriously bringing me down. Oh, I hope it is, bud. We hooked up, man. You come into my house, take my money, and nail my wife? Are you fucking kidding me? I'm gonna stick up my hand and say that was uncool, bud. My bad. Seriously. Oh, how fucking magnanimous. May I please offer you my applause? You fucking motherfucker! Dude! And we'll see how you like it when someone fucks with your shit! Well, hey, wait! You got the wrong idea, pal! Whoa! No okej, okay, oczywiście koleś sugeruje, żebyśmy tego nie robili. Wsiądzę ciężarówki. Dobra, gra mi zmieniła sama kamerę. Dobra. Ja pierdzie, ale to dupnie, masakra. Dobra. Gazujemy, gazujemy. Ja pierdzie, lepsze, jak tu cieplnie. O kurde. Patrzcie, jak to się zawala, aż mi FPS-y spadły. O kurde. Fuck, man, fuck! Oh, we did it! Fuck his ass! Yeah, fuck him. But was we really trying to pull that dude house off the fucking hill? Hey, we were trying to teach him a fucking lesson. Now that's an expensive bitch-ass lesson, man. Maybe he'll keep it on the court and out of my wife. Yeah, he not taking no housewives back to that motherfucker. Hey, it's a service to the fucking community. Wróć do domu Michaela, dobra, no to wracamy, ja pierdzielę. Pewnie, że czasami, kurczę, optymalizacja tej gry naprawdę jest zła, nie? I tak FPS-y spadają. Mr. DeSanta, what the hell? That's not my house! Bullshit. Oh, bro, I couldn't afford a place like that.
I'm a tennis coach. I hit balls for a living. I was just hiding there. Give me a phone. You! You're a dead one! Green light! Green light! Martin Madrazo, give you green light! Oh, I'm scared, lady. Just fucking terrified. Green light! Green light! Martin Madrazo! Fuck you! Shit! We got some heavies on us, home. You kidding me? Goni. Yeah, can you do something? I'll try, man. Try! No dobra, zgub ludzi Madrazo. No dobra, przełączanie. A, możemy się przełączyć za Franklina, gra mi to aktualnie sugeruje, więc może to zróbmy. Dobra. O kurde, ale to przerąbali się strzał z tej perspektywy pierwszej osoby, czekajcie. Kurde. Dobra, o, piękny headshot. Dobra. Aj kurczę, dobra, czekajcie. Udało się? Nie wiem czemu mi gra zmieniła stronę. Aha, bo ja kamerę filmową włączyłem przypadkiem, dobra, chciałem przeładować broń. Okej, rozumiem co się stało, dobra. Weźmy, kurde jak to buja, te pieprzony pistolety. Pięknie, kurde. Za każdym razem chcę przeładować, a nie. Ale dobra, w aucie się sam przeładowuje, okej, nie mogę przeładować w aucie. Obrywaj, kurde, nie mogę trafić się. Ja pierdzielę. Czyżby już? Nie wiem. Chyba już nie, chyba już nas. Dobra, odpuścili sobie. Okej, dobra. You did good. I mean, your aim's all over the place, but you were a help. Thanks. I guess. Hey, don't get defensive. Go to a shooting range. Work on your aim. You'll do fine. Oh, fuck, man. Shit, you good? Fine as wine. Got a few knocks. You okay? I mean, you did good, kid. Man, I'm cool, man. I mean, you. Mentally. Mentally? Oh, man. I'm fucking excellent. My heart ain't pumped like that in years. Oh, yes. Fucking A, Bubba. Man, you sound kind of manly. You just been greenlit by the Mexican underworld ambassador to Los Santos. Trust me, we handled it. Whoever the fuck Martin Madrazo is, I've known worse. We just handled a few low-ranking crimes. We sit on it, we see what happens. Kid, there's no use second-guessing. Felt good, man. Woo! Yeah, doing something for a change. Ha! Man, you know what? You are wasted sitting by that fucking pool, man. You're right. I need to do something. Scotch and sunshine and sitting on my ass? Fuck that. I'm better than that. Damn Skippy, homie. All that knowledge up there is withering and dying, dog. You don't pass that shit on, it's gone, homie. I bet you know some shit. You wouldn't believe the shit I know. Yeah? You taking some scores? There was a time, that was all I did. Shit, well, you know, I could tell you some shit, too. Yeah, like what? About this city I was born and raised in. Now think about it. Yeah, do that, man. This could be cool. Okej, dialog się skończył. Oczywiście zawsze dam wam posłuchać wszystkich dialogów do końca. Dobra, podejdźmy na miejsce i zobaczmy, co się wydarzy. Hey, thanks for the help out there today, kid. I had no idea it was gonna get that hot. Shit, pulling houses off the hillside sure has a weird way of fucking with people. Yeah, well, I thought I was through with all that shit. I don't know what the hell's going on. Oh shit, I think we're about to find out. Do you know who I am? Do you know who I am? Do you? No. Oh, you? You? I think so. Good. I know who you are. I know where you live. Who are you? I'm Franklin. License. Now, Franklin, maybe help Mr. DeSanta here. Who am I? I think Martin Madrazo. Good boy. Now maybe give him a little of a background. Man, Mr. Madrazo is a legitimate businessman who was wrongfully accused of running a Mexican-American gang and a narcotic ring, but the charges were dropped. Because of the witnesses came up missing. Smart kid. Now, Michael, got a question for you. Did you pull an architectural, significant, modernist, wonder home down the hillside in Vinewood Hills? I thought the owner was banging my wife. Well, that was a strange house for a tennis coach. I wasn't thinking straight. Clearly. Yeah. Well,
Natalia will need a hotel while you finance a rebuild, won't she? Sure. Good. And I'm guessing here that the rebuild will be somewhere in the 2.5 million range? Of course. Great. That's nice. Come on, man. Damn, you all right? Never better. So what now? Looks like I'm gonna have to postpone my retirement. Fuck. Ah, man, I'm mortgaged up to my eyeballs. Look, I only know one way to make money. I'm gonna have to give an old friend a call. Lester. I think he's in town somewhere. I'm gonna have to track him down. Just give me a little alone time, all right? All right, though. Fuck, man. No to mamy nieźle przesrane, co moi drodzy? A właściwie Michael, no bo Franklin tylko mu pomagał. Doradztwo małżeńskie, czas misji, śmierć na kółkach, okej? Okay. Ani draśnięcia przynajmniej mi się udało. Hello. Is this still the number for Lester Crest? Who's asking? Who's asking? Who's asking? You're awful cagey. Even for a dead man, Michael. Ooh, you don't sound good, buddy. Tactful and charming, even in death. Hey, come see me, old friend. I'm living in Los Santos, just like you. Marietta Heights. Whoa, whoa, wait. Hey, how do you... Hello? You fucker. Okej, moi drodzy, no i widzę, że zakończyliśmy już tą misję. Dobra, to myślę, że w tym momencie możemy pojechać oczywiście sobie na kolejną. Gra mnie przeniosła do Michaela, więc pogramy sobie jako Michael. Zobaczymy za chwilkę, na jaką misję się udamy. Zobaczymy, która jest po prostu najbliżej. Dobra, wsiądźmy do auta. Ciekawe, skąd Michael weźmie 2,5 miliona dolców. No ale spoko, jakoś się przemyśli. To wiecie, to jest tylko 2,7 Sasina, także damy radę. Dobra, myślę, że moi drodzy, możemy sobie pojechać na kolejną misję do Michaela, bo widzę, że jest chyba najbliżej ze wszystkich, także polecimy sobie najpierw tam. Tak jak mówiłem, no misję będziemy robić tak, że doktor dzwoni, a nie my do doktora dzwonimy. Doc, hey. Michael, I'm looking through my appointment book and I don't see your name. Yeah, well, I'm more of a walk-in guy, Doc. You know that. Walk-ins are more expensive, but I'm always happy to accommodate. Sure, you'll accommodate me as long as I got money in my pocket, right? Hey, I'm in a bad way, Doc. I might come by soon. O, i tu, moi drodzy, zblokowała nam się fajna rzecz, że Michael może iść teraz do doktora Friedlandera. No właśnie, no ale myślę, że na razie sobie to odpuścimy, może w następnym odcinku się tam wybierzemy, bo dzisiaj zobaczycie jeszcze jeden odcinek z GTA 5. A tymczasem właśnie lećmy na kolejną misję do Michaela, no bo tak jak mówię, była najbliżej, więc za nią się wpierw zabierzemy, a później zobaczymy. Za wcześnie, żeby wspomnieć o tenisie, pewnie trochę potrwa, zanim znajdę sobie nowego trenera, muszę z kimś grać. Martwię się, że mi się chwyt pogorsza, Mando. Jest. Ja bym nie ryzykował takie wiadomości do Michaela. Dobra. Także zobaczmy, co nas tym razem w tej misji czeka. Wpijemy na Javirę. Pewnie czas się przyspieszy, albo coś takiego. Dokładnie. W sumie nie pamiętam, co to za misja, szczerze mówiąc. Córeczka tatusia. Aha, to jest to. Porn, just go away. Shit. Fuck you! What the fuck? Disrespectful little asshole! I can't believe you did that! That's my TV! You don't talk to me like that! I can't believe you... Mom was right about you. You don't know any better and you can't help it, but you're an asshole! Yeah, well, why don't you do something then? Besides just stand there. Why don't you hit me? Is that what you want? To be hit by your son? Yeah! No! I just want you to do something. Besides... Sit there, eating! Yeah, great. Thanks for the fucking guidance, Dad. It means a lot. Wait.
I'm just trying to help you. Well, nothing says I love you like smashing my fucking TV. Nothing at all. I'm sorry. I just wish we could do things together. Yeah, what things? I don't know. Go for walks. Play ball. You know I have bad glands. Yeah. Bike ride, then. Bike ride? You want to go on a fucking bike ride? Fine, fine, let's go on a fucking bike ride. Nie mogę z tych cutscenek, one są genialne. I ten rozpiżdżony telewizor. Okay, Dad, I got just the thing to show you. Dobra, uda się do stoiska wypożyczalni rowerów. Pierdziele. Nie ma to jak rozpiździć telewizor za tyle pieniędzy. Dobra, Jimmy, nie pito, tylko chodź do auta. Dobra. Jedziemy w tę zapomnianą przygodę. Dobra. No i załomiście o grę. What's the big deal? If anything goes wrong, you can just fake your death and start all over. If I'm hanging with you, I'm listening to my music. Fuck yeah, I'm a jam. How am I meant to develop my own moral sensibilities when yours are so unbelievably fuck-faced? Don't push me. Seriously, some guys borrow your bow. Borrow? Resist. You were out of sight. Whoa, wybacz. You're like a psychopath, Michael. Do you realize that? Or are you so high on your own outmoded sense of masculinity that you think this is normal? Shut your pie hole. I think we'll both be happier if we can spend as little time in this vehicle as possible. God, you think I've got learning difficulties, huh? Take a good long look in the mirror, pal. I'm not the one who doesn't respect my fellow human being. No, not unless they're a spick, or a Jew boy, or an ass-munching homo. Oh, there was me thinking there's a difference between witty banter arising from a sense of competition. Witty? Really? And mowing someone down in the street? Hey, I never said you had learning difficulties, Jim. Well, I do, and you never care. I just said that Dr. Freelander thought that maybe you had problems relating to people. Relate to my asshole, old man. Dobra, moi drodzy, jesteśmy na miejscu, cały czas kłótnie. No nie dogadują się chłopaki najlepiej. Dobra, jesteśmy. Please don't shoot the bike rental guy out of like force of habit. Spokojnie, Jimmy. Nie zamierzam raczej czegoś takiego zrobić. Dobra. Okej, wybierz rower. A, który jest jakiś taki ładny. Ten jest w sumie spoko, wydaje mi się. Kurde, jak się jeździło na rowerach? Przytrzymaj włowę, pedałować. Aha, to tylko, no, o kurde, nie w tą stronę pojechałem, ja pierdzie. Ej, dobra, trzeba Jimmy'ego rozjechać, czekajcie. Dobra. Okej, także jedziemy. Okej. Dobra, włączyłem sobie sprint na rowerku. Mam nadzieję, że zaraz mi to Michael nie będzie umierać z powodu braku kondycji, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że nie. Ja pierdziel. Nie no, wiecie co, to taka... Czasami taka prostota w tym GTA mi się najbardziej podoba. Misja, popierdzielasz sobie na rowerku, nie? Tak jak to Jimmy określił. Muszę przyznać, że strasznie mi się to podoba, ma to swój urok. To tak samo jak w San Andreas. Sam początek gry mi się podobał, kiedy po prostu ukradliśmy rower i na nim jechaliśmy. To nie było taka gangsterka jak w Trójce czy w Vice City, że kradliśmy od razu auto i wszystkich zabijamy, nie? Tylko to właśnie tak wszystko działo się bardzo etapowo. I to jest świetne. Kurde, wow, ostrożnie. Dobra, ludzie, spokojnie, przecież was nie przejadę, nie? Luźna guma. Tu jest klakson w tym? Nie wiem, jak był klakson? Nie działa. Zabrakło ci kondycji, dobra, to wyłączamy sprint w takim razie. Okej. No niestety, jak nam zabraknie kondycji, to zaczynamy tracić punkty zdrowia, a to nie jest dobre oczywiście. Kurczę, mam jeszcze 500 metrów tam, masakra. Ale powiem wam, bardzo fajnie idzie się na rowerze z perspektywy pierwszej osoby, bardzo mi się to podoba. Muszę przyznać. No tak jak mówiłem, no GTA 5, no co prawda fabularnie nie jest to moja ulubiona część, ale mimo wszystko cenię ją sobie za gameplay, który jest no niesamowity, nie ma co ukrywać. Kurczę, przecież to jest tak zrobione. Wiadomo, że gameplay jest najlepszy w tej części ze wszystkich, no bo jest najnowsza technologicznie, no jest to oczywiste, ale mimo wszystko, no i tak mam do niej ogromny szacunek za, no za to właśnie za ten gameplay, za te wszystkie mechaniki i tak dalej, są perspektywy pierwszej osoby również, która też naprawdę dużo robi. Dobra. To lecimy, moi drodzy, widzę, że już powoli docieramy do końca. Nie ruszam kamerą specjalnie, żeby mieć obraz prosto, żebyście mogli sobie popodziwiać tu wszystko. Także nie chcę bujać wam właśnie kamerą. Jesteśmy. Okej. Looks like you're buying your own TV. You know, this is real nice, Dad.
bonding, good times. Yeah, I'm giving it my best shot. Come on, we're having fun, right? You wouldn't know fun if it sat on your face. Ah, come on. I mean, why do I have to hold your hand through this whole midlife crisis bullshit? And why don't you stick your nose up Tracy's butt sometime? Because Tracy doesn't buy cars she can't afford so that thugs break in our house. Tracy doesn't get kidnapped or destroy my yacht. Well, that's just because she's too busy getting fucked by dudes to get on TV. You don't talk about your sister that way. Well, I'm sorry, but it's true. I mean, according to her Life Invader page, she's hanging out with producers and porno guys this afternoon. What are you talking about? Actually, it's all happening right out there. What? That boat that makes yours look like a refugee raft? You know the kind of boat, the one that makes a young, impressionable girl drop her pants and spread her legs. This is the reason you brought me here, isn't it? You fuck! Ah! Dad, wait! Dobra, moi drodzy, lecimy. Skaczemy. O kurde! Wow, ale się... Jakie to jest ładne! O ja pierdziele, patrzcie! Powiem wam, że ja nigdy nie byłem pod wodą z perspektywy pierwszej osoby. Nie miałem okazji jakoś szczególnie tak sobie ponurkować. Tam chyba kilka razy zdarzyło mi się batyskafem popływać sobie, ale to z trzeciej osoby było, a nie z pierwszej. Ja pierdziele, widzieliście to pod wodą? Jaka tam była ładna rafa koralowa? Ja pierniczek, to jest chore jak ta gra wygląda, naprawdę. Ale mimo wszystko i tak mnie irytuje, że czasami FPS-y mi spadają. Mam nadzieję, że tego spadku poniżej 60 klatek wy jakoś tam specjalnie na nagraniu nie odczuwacie. Jeśli odczuwacie, to dajcie znać, to ja trochę tam obniżę ustawienia graficzne minimalnie. Chociaż nie wiem, no komputer powinien mi wyrabiać bez problemu, kurde, no. W Resident Evil 2, w grę, która jest o wiele nowsza od GTA 5, grałem na najwyższych w rozdzielczości 2K, kurczę, GTA 5 mnie wyrabia, no jest to dziwne trochę. Dobra, wchodzimy. Whoa! Plus, we're taking you out of here. Dad, you're embarrassing me. These are my friends. Yeah, you're embarrassing her, dude. They're shooting porno here. They shoot porno all over town. Mom rented our house to them last summer. That was what? Your house? Yeah. Man, you got a killer pad, Mr. Isn't it awesome? Let's go. Those walls can talk. You think I do it? Hey. No. Hey. Hey, cool, man. What are you doing? Hey. Fuck, man. Come on. I like him. What's the problem? You're such a jerk. Come on! Dad, you dumbass! These guys are serious! Yeah, well, so am I! What's causing this scene in my fucking boat? Oh, motherfuckers! Get on! Now! I'm about to skin you alive! God damn it! Go! Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Dobra, to lecimy, moi drodzy. Mogę przytrzymać w łapy, przyspieszyć. Do tunelu. Dobra, to lecimy w takim razie. Przytrzymaj, ja sobie hamować i cofać, okej? Okay? I to będzie też taki świetny widok w tym tunelu. Zgub pogoń. Jak to oni strzelają? Kurde, do czego oni teraz próbują? Dobra, nieważne. Ile lecimy na godzinę? 70. Who the fuck are these people? Oh, you know, TV people, celebs, serious drug dealers. Well, since when the TV people and drug dealers start hanging out? Come on, Dad, it's Los Santos. Just go, okay? Go! Ja pierdzielę, co się w tej grze dzieje. Dobra, postaram się oczywiście pływać jak największą ilość tych, nazwijmy to uliczek, żeby ich zgubić. Ale nie wiem, czy mi to tak dobrze wyjdzie. Dobra, nie, widzę, że chyba takie pływanie naokoło sensu nie miało. Dokładnie, tędy możemy uciec. Okej, okay. Nie, szczerze, myślałem, że kurczę, coś mi da takie pływanie dookoła, ale widzę, że niekoniecznie. Ja pierdzielę, Tracy, weź się przypknij, bo po prostu nie mogę z tobą. Ale w ogóle co fajko robi, jak kiedyś jesteś przewidywalny. To teksty są świetne, dobra. Dawaj, Michael, płyniemy, płyniemy, płyniemy. Co, zgubili nas? Chyba tak. They're gone? Cool. See, it's okay. I'll take you back to gym. Dostań się na brzeg. Dobra, no to lecimy w takim razie, tylko musimy tam zawrócić. Okay. No, it's not okay. Not at all. Hey, we're alive, aren't we? Those psychos didn't kill you. Psychos? Only you could get me chased out of a party with effing guns. Yeah, huh? Well, maybe you're in the wrong
fucking parties! Ja pierdzielę, nie no, nie dziwię się Michaelowi trochę, to, jeśli to co Jimmy mówił to jest prawda, no to ja też bym swoją córkę wziął za szmatę i bym ją stamtąd wziął po prostu, nie? Z takiej imprezy. Dobra, jesteśmy na miejscu. Okay? He smashed my TV and he took me to the beach with my skin. So what, you sent him out to spoil my day too? I didn't know that he was gonna come get you. I just told him where you were. You know, he got that crazy look in his eyes, you know, like he gets sometimes, and he just went. I'm getting a cab. Coming with you. How about I just drive us home? You ruined my life. To jest jednocześnie humorystyczne, ale takie dramatyczne, że naprawdę mi szkoda Michaela czasami. Dobra, ukończono, córeczka tatusia. Uuu, 100%, nice, okej, okay. Dobrze, poszło. I ta informacja o tym, że ktoś jest online, pierdziele. No dobra, trudno, czasami się to musi pokazać. No jestem online na Rockstarze, więc mogłem w sumie się offline zrobić. Dobra, moi drodzy. O, dostępne są różne hobby, strzelnica w Amunation, klub ze striptizem, kino, wesołe miasteczko, golf, tenis. Klubu ze striptizem wam nie pokażę, to od razu zaznaczam. Tego wam, moi kochani, nie pokażę. Triathlon jest dostępny, okej, okay, to jest kolejna poboczna aktywność. Jakiś dzień pewnie się na nią wybierzemy. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, no ale w tej grze jest jeszcze tyle do zrobienia, kurczę. No jest przede wszystkim fabuła, tak? Która też już jest długa. Michael, moja kasa, gdzie ona jest? Nie chcę, żebym znowu cię odwiedził. Następnym razem będzie dużo gorzej. Dobra, moi drodzy, ale myślę, że na tym już sobie ten odcinek zakończymy. O, to jest ładny widok, zakończmy sobie tak. Także mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i widzimy się jeszcze dzisiaj w kolejnym odcinku z GTA 5. Na razie!